Ja go słyszę, ja go czuję. Mnie serce boli, jak patrzę i słyszę, co Artur mu robi. Jestem człowiekiem, który zbudował ten samochód. I no nie ma większej radości, jak patrzeć na to, że on robi rzeczy niemożliwe. W tym rajdzie nie byliśmy nigdy, jesteśmy tu pierwszy raz. Mniej więcej mieliśmy świadomość tego, jakie tereny nas czekają, bo byliśmy pięciokrotnie na Magamie, a Magam zawsze gdzieś tam przez te tereny Bobolic przejeżdżał. Natomiast powiem tak, to był Magam razy 5. Odcinki są krótsze, techniczne, wymagające, ale krótsze. Tu jest kumulacja. Z założenia, z zasady ten rajd to ma nie być łatwy i nikt tego nie ukrywa, my też wiemy, czego się spodziewać. Zmęczenie bywa takie, że potrafi rozwalić psychikę i trzeba sobie z tym poradzić. Co nie jest łatwe, trzeba się tego nauczyć. Tego się trzeba nauczyć i ignorować to zmęczenie, bo ono jest naprawdę przeogromne. Ono powoduje złe emocje. I to też trzeba się tego wyzbyć. Pot, który leje się spod kasku, gryzie w oczy, denerwuje. Ale nie denerwuje mnie to, że jestem zmęczony, tylko denerwuje mnie, że mnie oczy szczypie. W pewnym momencie myślałem, że będzie jakiś kawałek dojazdówki, żebym złapał oddech, napił się wody. Ja mówię, no nie, a tu już następny. Nie darowali, no 5 minut nie dali. No ale potem no, tam się zapomina o tym. Thank you.
takim kierowcą jest Artur? Bezpiecznym. Jego trzeba się nauczyć, bo on bardzo lubi to, co robi. Podejmuje ryzyko i to mu wychodzi. Dlatego ja nie boję się z nim. Prawdopodobnie jest najlepszym pilotem w Polsce, a przez te lata doświadczeń, które prowadziliśmy już razem, my naprawdę już się dobrze rozumiemy i czasami już bez słów, tylko po ruchach, po gestach. Jeździmy dla samego wyniku. On jest jakąś tam wypadkową, jakimś tam kolejnym elementem tego, co robimy. Na miejscu pierwszym załoga Owczarek Popławski. I zrobiliśmy to, po co tu przyjeżdżamy, czyli po swoją pasję, która w moim przypadku zdominowała moje życie. Trochę mnie to nawet martwi. No, ale niestety tak jest. Ale wie to, że ty się kwalifikujesz już na kartę z złotego pacjenta naszego? Nie? No tak, bo to już któryś raz pomagamy. To się nie ma co uśmiechać.